Posłowie odczuwają podwyżki tak, jak wszyscy obywatele inflację w Polsce. Zapytaliśmy polityków PiS, czy odczuwają podwyżki. Inflacja i drożyzna w Polsce to poważny problem, przyznają zgodnie politycy partii rządzącej. Zapytaliśmy, czy sami zauważają podwyżki cen. Posłowie odczuwają podwyżki tak jak wszyscy obywatele, przekonuje w rozmowie z interią.pl poseł PiS Jarosław Krajewski. Nigdy nie byłem rozrzutny, staram się gospodarować racjonalnie, mówi z kolei poseł Daniel Milewski. Drożyzna to poważny problem, ludzie są zszokowani i prędzej czy później będą szukali winnych, przestrzega z kolei senator PiS Jan Maria Jackowski. Inflacja w Polsce jest najwyższa od 20 lat. Wysokie ceny widać gołym okiem na stacjach paliw czy w sklepach spożywczych. Nic nie wskazuje na to, by sytuacja szybko się unormowała. Na święta ceny żywności nie spadną, bo one jeszcze tak nie wzrosły, stwierdził w gościu wydarzeń wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Zdaniem wiceministra finansów Piotra Patkowskiego inflacja jeszcze w tym roku może wzrosnąć do 8%. Posłowie odczuwają podwyżki tak, jak wszyscy obywatele. Interia.pl zapytała polityków Prawa i Sprawiedliwości, czy oni również dostrzegają drożyznę w sklepach. Każdy z nas odczuwa skalę podwyżek cen, widzimy, jaki jest poziom inflacji. Posłowie odczuwają podwyżki tak, jak wszyscy obywatele. Szczególnie zdrożały paliwa i energia, o tym mówią mi mieszkańcy Warszawy, przyznał w rozmowie z interią.pl poseł Jarosław Krajewski. To nie jest tak, że rząd może nacisnąć jeden przycisk i automatycznie obniżyć poziom inflacji, podkreśla. Nikt nie bagatelizuje problemu inflacji, ale pośredni wpływ na nią należy do kompetencji Banku Centralnego i Rady Polityki Pieniężnej. Pamiętajmy, że świat wychodzi z kryzysu gospodarczego po COVID-19, a Polska zmaga się obecnie z czwartą falą pandemii. Problem inflacji nie dotyczy tylko naszego kraju, to problem ogólnoeuropejski, przekonuje Krajewski. Zwraca on uwagę, że Polska ma obecnie bardzo niskie bezrobocie w przeciwieństwie do na przykład Hiszpanii, a przedsiębiorcy otrzymali realne wsparcie od rządu w wysokości ponad 230 miliardów złotych w ramach tarcz antykryzysowych i finansowych. Pamiętajmy również, że w ostatnich latach wzrost wynagrodzeń zawsze był wyższy niż poziom inflacji. Mam nadzieję, że sytuacja szybko ulegnie poprawie, dodaje. Poseł Milewski, staram się gospodarować racjonalnie, w podobnym tonie wypowiada się poseł Daniel Milewski. Każdy zauważa różnicę cen, zaznacza. Pytany, czy ze względu na wysokie ceny rezygnuje z zakupu niektórych produktów, przyznaje, nigdy nie byłem rozrzutny, staram się gospodarować racjonalnie. Jak mówi, dziś koncentrujemy się na zależnych od rynków światowych cenach paliw, te z kolei mają wpływ na np. ceny żywności. Nie można jednak patrzeć jednostronnie i nie zauważać dużo wyższego w ciągu ostatnich kilku lat wzrostu płac. Tym samym, pomimo różnic cen, stać nas na więcej, przekonuje Milewski. Liczę, że po nowym roku nastąpi przełom, inflacja będzie mniejsza, choć to nie jest zależne od rządu, tylko między innymi od Rady Polityki Pieniężnej. Są też zewnętrzne czynniki, na przykład ogólne trendy gospodarcze w Europie, podsumowuje Jackowski. Wyborcy są zaniepokojeni, będą szukali winnych o swoich doświadczeniach z drożyzną, nie chciał wprost mówić senator PiS Jan Maria Jackowski, choć jak zaznaczył, problem jest poważny. Zwracają się do mnie wyborcy, bardzo zaniepokojeni wzrostem cen, nie tylko żywności, ale również paliw i energii czy materiałów budowlanych. Ja reprezentuję w Senacie region Ciechanowski. To są tereny w znacznej mierze wiejskie, nastawione na produkcję rolno-spożywczą i tam drożyzna w sposób szczególny daje się we znaki. Nie tylko w bezpośredniej konsumpcji, ale i działalności zawodowej, przez wzrost środków produkcji, bulwersującą kwestią są ceny nawozów, ocenił. To poważny problem. Ludzie są zszokowani i prędzej czy później będą szukali winnych, podsumował. Posła najbardziej dotyka cena benzyny. Kilka dni temu szerokim echem odbiła się wypowiedź posłanki PiS Mirosławy Stachowiak-Różeckiej,
która stwierdziła w Radiu Wrocław, że w pierwszej kolejności najbardziej polityka, posła akurat dotyka cena benzyny, bo przecież my do tej Warszawy się musimy z różnych stron Polski dostać. Posłanka została za swoje słowa ostro skrytykowana, również przez, jak słyszymy, partyjnych kolegów. Autor: Jakub Oworuszko.